Szanowni Państwo, ponieważ dzisiaj mamy deszcz, więc chciałbym przedstawić Wam następne ziółko, które nazywa się noszczyk. Cóż to jest takiego ten noszczyk? Jest to takie, widzicie, o, takie pręciki. Jest noszczyk żółty i noszczyk zielony. Szanowni Państwo, do czego ten noszczyk możemy użyć w przypadku, gdy zabraknie lekarzy, zabraknie aptek, zabraknie po prostu możliwości normalnego funkcjonowania służby zdrowia. Jak ten noszczyk zbieramy? Otóż zbieramy to, jak wyście widzicie. Suszymy go w takich wiechciach, później to kruszymy i parzymy sobie. Na temat parzenia powiem Państwu na końcu. Ale chcę powiedzieć, co ten noszczyk robi, że jest taki fantastyczny. Otóż noszczyk, noszczyk, takie wiecie, szpiczaste to wszystko jest. Czyli co może robić? Wzmacniać żyły. Przede wszystkim wzmacnia żyły. To jest raz. Dwa. On po prostu zmniejsza też krzepliwość krwi. Co jeszcze robi ten noszczyk? Przyspiesza gojenie ran. I co jeszcze ten noszczyk może robić? Działa uspokajająco. Działa również uszczelniając naczynia krwionośne. Działa przeciwzapalnie. Działa też na żylaki. Jak ktoś ma zapalenie zakrzepowe krwi, powinien pić tego do jasnej cholery jak najwięcej i wtedy to zakrzepowe zapalenie żył mija. Ale co? Hemoroidy. Mamy problemy z hemoroidami, więc po prostu stosujemy noszczyk. A jak mamy przykładowo zapalenie spojówek, to też noszczyk stosujemy. Zapalenie skóry też noszczyk stosujemy. Jak chcemy się uspokoić i żeby nas coś nie bolało, to działa przeciwbólowo i uspokajająco. Szanowni Państwo, na co jeszcze? Jak mamy kolkę wątrobową albo nerkową, pijemy sobie noszczyk. Ale jak ten noszczyk stosować? No wiecie, no bierzemy znowuż ususzone to ziółko, dwie łyżki tego ziółka ususzonego, zalewamy to dwoma szklankami wody, dwoma szklankami, dwie łyżki, pamiętajcie, dwie szklanki wody, zalewamy to dwoma szklankami wody, gotujemy to 5 minut, naciąga nam to pół godziny, 20 minut w zasadzie wystarczy, 20 do pół godziny i pijemy w stanie gorącym. To znaczy, jeżeli jest za zimno, to sobie podgrzejemy i koniec. I pijemy to dwa razy dziennie po pół szklanki. Dlatego choroby, które wymieniłem, noszczyk po prostu załatwia w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chociaż znajdą się ludzie, różni ludzie, którzy będą krytykować, mówić, że noszczyk to jest co to tam, jakieś takie zielsko i tak dalej. Ale ja Wam mówię, że to tak działa. A Wy wyciągajcie wnioski sami. A poza tym nawet taki noszczyk w mieszkaniu postawiony działa opróżniająco, przykładowo, z różnego rodzaju bakterii i wszystkich tych zapyleń. Jest piękny, słomkowy, taki migdałowy zapach. Także polecam noszczyk, jeżeli zabraknie lekarstw, jeżeli zabraknie lekarzy, jeżeli nie będzie szpitali, a Wy nie będziecie wiedzieli, co z sobą zrobić w przypadku tego typu schorzeń, sięgajcie po noszczyk. On rośnie wszędzie. Jest to polski noszczyk. Niektórzy się śmieją, że tak podkreślam tą polskość. No bo jestem Polaką. A ci, co tak krytykują, to prawdopodobnie jakieś gówna hazarskie. Także polecam noszczyk i zapraszam. Jeżeli będziecie chcieli go pić, to go pijcie. On Wam nie zaszkodzi, a raczej pomoże. Dziękuję bardzo.